Siemano, witam bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj spędzimy 24 godziny pod łóżkiem Yetiego. Tak, dobrze słyszeliście widzowie, dzisiaj 24 godziny pod łóżkiem. No już dawno nie było żadnego takiego odcinka, ponieważ ostatni to był chyba odcinek, jak Umilki spędzi 24 godziny pod łóżkiem. Dzisiaj pora spędzić 24 godziny pod łóżkiem Yetiego, czyli cały dzień minecraftowy tam przesiedzimy. Może dowiemy się czegoś ciekawego, może coś podsłuchamy, nie wiem, to się tak naprawdę okaże. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, poproszę o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, żeby być na bieżąco. Filmy codziennie o godzinie 19:19, o godzinie 14:14 są na plusie odcinki, więc zachęcam też, linki w opisie. I od czerwca startujemy z vlogami na kanale vlogowym, więc zachęcam. Ja wiem, że ja tak mówię o tym, że ja tam wracam, później nie ma mnie i tak dalej, ale po prostu was informuję, że będzie nagrywane, będą fajne vlogi, więc zachęcam do tego, żeby tam wbić. No i co? Startujemy z vlogiem. Ja dzisiaj chciałbym tak, ogólnie jestem przygotowany, jak widzicie, mam tutaj jakiś lód, mam trochę śniegu, mam jakieś trapdory, przydały się nawet drabinki też, więc możemy ogarnąć na szybko jeszcze jakieś drabinki. Także żebyśmy mieli jakieś rzeczy, które nam się przydadzą do... Albo skrzynki też nam się przydadzą. Tabliczki również mogą się przydać. Czekajcie, co by to nam się jeszcze mogło przydać tam do tego miejsca. Weźmy jedno łóżko. Weźmy może też... takie rzeczy, co by się nam przydały do tej bazy takiej pod tym. No, czekajcie, bo ja za bardzo już nie wiem, co by mi się tam mogło przydać. W sumie mam chyba wszystko. Wezmę te tabliczki, jeszcze mam ich sporo. Wezmę sobie też trochę tych fajerwerek więcej. Weźmiemy sobie chleba na fulla. No i w sumie to nic więcej nie potrzebuję, tak mi się wydaje. Chyba wszystko mam, co potrzebuję. A, drabiny jeszcze mówiłem. Jeszcze ogarniemy sobie drabiny, bo mogą się nam przydać tam. Albo i popłytki, no przecież. Czekajcie, tylko czy ja mam drewno w ogóle? Mam, dobra. Ogarniemy sobie... nie mam tego drewna, co bym chciał. A musimy... Ale nie, to mam... Dobra, możemy zrobić z tego. To nie ma znaczenia. Robimy w takim razie z dżunglowego. Robimy półpłytki. Odkładamy tutaj te wszystkie półpłytki. Znaczy całe drewno bierzemy, stack nam wystarczy. I lecimy do tej bazy. Ja ogólnie chciałbym pójść jeszcze do Bzyka. Powiedzieć mu, co on sądzi o tym, że spędzimy 24 godziny pod bazą Yetiego. Może Bzyku później do nas jakoś dołączyłby do tej bazy czy coś. Albo pójdzie z nami może, jak będzie chciał. Nie wiem, zobaczymy. Albo, ale pewnie będzie miał coś do roboty, bo on też pewnie teraz jakieś odcinki nagrywa i tak dalej. No to pójdziemy tam sami. Może później dołączy, że coś takiego. Czekajcie, idę do niego. On gdzieś powinien być obok siebie na chacie. Więc uwaga, myk, doskakujemy tutaj do niego. Hopsa Sadolasa. O, Bzyku, dzień dobry. Siema. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam. Jak życie? Dobra, no super, eleganckie życie. Super eleganckie życie. Dzisiaj wpadłem na świetny pomysł. Spędzę 24 godziny pod łóżkiem Yetiego. Co o tym sądzisz? O, 24 godziny pod łóżkiem Yetiego? Czekaj, to jest ryzykowne, znaczy się... Ja wiem, że jest ryzykowne, ale ja wiesz, może pójdę coś podsłucham, jakieś informacje dostanę, czy coś, wiesz, o co chodzi, nie? Ej, no wiesz co, ja nie wiem, a pod jakim łóżkiem ty, on wiesz, że on w ogóle iglo zbudował, no nie? Właśnie, on tam ma nowe łóżko. Widziałem to iglo, widziałem też łóżko, byłem tam właśnie, żeby to sprawdzić, co to jest za tabliczka. Zaba i Paliot poszukiwani, duża nagroda od Yetiego. A to nie wiem, to już nie, to jest jakieś, to jest jakieś, to jest jakieś stare już. Wywalone, no wywalone stare tabliczki. Ja właśnie myślę, że w tym iglo, bo tam jest takie fajne potrójne łóżko, jak widziałem przed odcinkiem, co tam tak, sobie tak, przyszedłem. Tak. Więc tak, myślę, że tam będzie jakaś tajna baza, no. Chcesz iść ze mną? No możemy. Ej, wiesz co, pójdę tam z tobą i nawet mogę jakoś odciągnąć uwagę tego Yetiego, jeżeli myślisz? Chcesz. Ej, no to jest, tak, jakiś, tak, to jest jakiś pomysł. A ty no. potem zrobię coś takiego, że ja pójdę, a on będzie wtedy w swoim domu i wtedy podsłuchasz, czy on coś mówi, albo coś pisze. Ej, dobra, to jest dobry plan, to... dobra, to chodź, to mi pomożesz, to jest dobry plan, będę mógł się tam wcisnąć jakoś, więc gdzieś tam go odciągnij na... Co to jest za blok, co on tu robi? Nie mam pojęcia, tutaj jeszcze jakieś w ogóle, nie wiem co to jest, naprawdę, dobra, nie pytaj się. Nieważne. Czemu cztery półpłytki leżą tak seo, nie wiem, na ziemi. Nieważne. Dobra, chodź, lecimy w tamtą stronę, masz elytrę? Pewnie masz. Jest to, mam elytrę, więc jak chcesz możemy polecić elytrą. No dawaj, podlecimy elytrą, tak przynajmniej kawałek. Trzeba... Jezu, tak, jak te jetowice się rozrastają w ogóle, stary, co no, tu się dzieje? Widziałeś... No, a widziałeś tego bałwana, tak. Zresztą wczoraj tak, twoją reakcję zrobiłem. Oczywiście, no, że widziałem. Ale patrz, jaka brama. Widziałeś to? Tak, widziałem, Yeti mi kazał zrobić, ale tam jest... zrobiłem. A tam obok jest jeszcze jedna, dlaczego są dwie teraz? Bo wiesz co, bo... Jest Yeti tam w ogóle, widzę go. A uczytaj, to się skryj, byście gdzieś skryj, tutaj, no. Słuchaj, musimy wiesz co zrobić, musisz tam pójść beze mnie najpierw i po prostu go zagadać jakoś, nie? Gdzieś tam pójść z nim na bok, a ja w tym czasie sobie tam na spokojnie wejdę, wiesz, do tego igla. Więc tam odciągnij gdzieś na lewo, nie? Gdzieś tam tak, żeby wiesz, że tam pójdziecie na osobności pogadać, ja sobie tam na spokojnie... Okej, ja go nie widzę tego Yetiego, szczerze. Dobra, chodź, włammy się po prostu do tych Yetowic, wejdźmy sobie tutaj. No. I po prostu ogarniemy to, jak już będziemy w środku, nie? Ja tutaj się gdzieś skitram. Na świcie. Tak, tutaj się skitram, czekaj, na S5. On jest koło tego domku tamtego głównego, co był pierwszy.
A, widzę. Dobra, ja idę w stronę igla, a ty idź na tą stronę i idź go jakoś odciągnąć. Jasne. Dobra, to tutaj... do usłyszenia potem, stary, ja lecę tutaj po cichaczu. Dobrze, widzowie, lecimy teraz do tego igla, tutaj spróbujemy się dostać, tam jakoś Marek odciągnie tego Yetiego. Myślę, że damy radę. O nie, co tu jest za jakaś taka przepaść? O nie, musimy to obejść, tędy nie przejdę. Halo Yeti! No, dobra, on tam go zagaduje. O, siema bzyku! Ty, wiesz co, weź nie idziemy do igra, co? Musisz... Czemu? Podlać rośliny. Mamy czas, musisz podlać, wiesz, to z... I w ogóle tam z jakiejś chyba śmierdzi coś w tym iglu. Serio, naprawdę trzeba je podlewać? Tak, trzeba podlać, trzeba te ziomki podlać i musisz wywietrzyć tego. Ja wywietrzę ci iglo, bo słuchaj, śmierdzi tam w tym iglu, no i po prostu jest syf. No, no serio! Nieświeże mięso jadłeś po prostu i śmierdzi, wiesz co chodzi. Robimy tak, patrzcie, robimy tutaj taką bazę. Śmierdzi! Okay. Podlej, a ja idę do igla i zaraz tego, i zaraz się widzimy, dobra? Trzymaj się. Zaraz przyjdę. Halo! O, jesteś bzyku, chodź, patrz, widzisz, mam bazę. Widzisz to? O, Yeti, coś... Co mu się stało? Stary, Berybusza, kurczę, zginął, co jest gra? Jest tu, cicho, on tu był obok. Bo on się tutaj pojawił na tym. Stary, trzeba tutaj stąd jakieś wyjście zrobić. Weź go odciągnij stąd, idźcie gdzieś tam daleko pogadać tak, żeby on tutaj nie słyszał, że ja tutaj coś rozwalam, nie? I ja tutaj przygotuję normalnie sobie bazę na spokojnie. No to my w ogóle pójdziemy daleko tak, żebyś ty nas nie słyszał w ogóle, dobra? No dobra. No dobra, lecie gdzieś tam dalej. Dobra, widzowie, teraz musimy tutaj ogarnąć całą sytuację. Więc zróbmy tutaj jakąś bazę, tu mamy trochę śniegu. Rozkopmy to, tutaj będzie, myślę, idealna baza, aczkolwiek zaraz ją zrobimy. Najpierw musimy zrobić wyjście stąd jakieś taktyczne wyjście. Rozwalam to siekierą, bo na niej mam ten, jak to się nazywa? No, jak to się nazywa? Silk też. Dobra, tu mam jakieś przejście, to jest jakaś, że tak powiem, doświecenia coś. Czekajcie, rozwalmy tutaj jeszcze... O! Dobra, nie aż tak mocno chciałem to rozwalać, ale dobra. Tutaj mamy przejście i teraz tak, musimy przejść tędy. Rozwalamy... Nie to, siekierę chcę. Tu rozwalamy i teraz dokąd to doprowadzi? Tu jest jakieś wyjście. Dobra, czekajcie, zróbmy tak, dajmy tutaj to, okej. Okay. Robimy tutaj wyjście ewakuacyjne. O, dobra, to jest plan. Ej, co tu jest na dole? Kurczę, co to jest? Dobra, mamy jakiś wgląd w jakieś dziwne rzeczy w ogóle. Nie wiem, co to jest, ale nieważne, dobra. Okej, tutaj nie możemy przejść, tu musimy przejść bokiem. Myk, tutaj skręcamy. Co to jest w ogóle za miejsce? Czekajcie, musimy to ogarnąć. O, tu jest idealnie, bo jesteśmy pod jakąś skrzynką. Ej, to jest git tutaj do wyjścia chyba, bo... Zaczekaj, Yeti, jeszcze nieskończone nie. jest to wszystko, nie wchodź do tego igla. Chodzę do igla. Nie, bo ty mówisz, że tu tak śmierdzi, nic tu nie śmierdzi, co ty gadasz? Śmierdziało coś, na szczęście wywietrzone zostało. No ja cię kręcę, nie wiem, no jadłeś zgniłe mięso, to masz teraz. Nie, to moim dużym łóżku. Wiesz co, właśnie te łóżko jest giga wielkie, ono jest jakieś takie potrójne, ale podoba mi się, fajne, naprawdę fajne, jest superowe. A, wiesz, że to ty je zbudowałeś? No wiem o tym, dlatego, no ale prosiłeś mnie o opinię, no to mówię ci, że jest superowe. Ja myślę, że generalnie, no, masz tutaj bardzo przyjemne, takie przytulne mieszkanko, nie? I w ogóle wszystko, no, wygląda to naprawdę superowo, Marek, więc dobrze go ja ci zagaduję, szczerze ale... zazdroszczę. Ja na przykład takiego dobrego mieszkanka do ale jeszcze nie mam bazy gotowej. Nie, idź tam, ja nie wiem, co tam jest. Halo, co tu jest? Zeszli na dół, spokojnie. Tutaj niczego nie ma, Yeti, wiesz co? Ja bym tutaj zrobił przegląd domu, bo wiesz co, obawiam się, że jakieś szkodniki się tutaj zalęgły tutaj, wiesz, w tym iglo. Naprawdę. No to jak ty zrobiłeś? Co, Marek, czemu on mnie wydaje? No nie, ale to wiesz co, bo to takie, jak to się nazywa, problemy po prostu techniczne wyszły. To nie jest moja wina. Jakie problemy techniczne, pszczoła? Ale nie, powiem ci szczerze. O co tu chodzi? No? Do bani. Co? Zobacz. No co, no. Ej, w ogóle patrz jak to wygląda, idealnie na ten księżyc. No właśnie, a chciałeś powiedzieć, że brzydko, no superowo no dobra, wygląda. No nie, no chodzi mi tylko o to pszczoło, że tam nie ma nic. Tu może lecieć ta szwa, Ta szwa i jeszcze ten deszcz na głowę kapie, bazę, ale wiesz co, ale to wiesz, miejsce. Fajnie wygląda i widzisz, patrz, piękny księżyc, więc coś za coś. No naprawię, jak będziesz chciał, to naprawię. Ale jakby co, Yeti, to weź tutaj, wyjdź na chwilkę, bo ja cię muszę naprawdę pomóc. Ale to moja wioska. Nie, bo ja tu muszę coś sprawdzić, bo ja tu muszę przeprowadzić renowację, wiesz? Więc poczekaj tutaj. Zaraz przyjdę. Aha, zaraz przyjdę. Halo, ej, Szypsun! Co jest, bzyku? Jak wejść do twojej... Zejdź na dół do magazynu zejdź. Tutaj, o matko, dobra, tu jest troszeczkę ryzykownie, ale dobra, schodzimy. Dobra, patrz, tu pod skrzynką jest przejście. Ty, jak pod skrzynką? Czekaj, nie widzę pod skrzynką. Czekaj, tu. O! Dawaj, czekaj, muszę tu zrobić takie przejście. O nie, tu trzeba postawić to. Wodą.
Trzeba wodę albo coś. Nie, patrz. Albo... Tu? O, tak, tak, tak. I teraz ładuj się do środka tutaj. Dobra, dobra, i teraz, ale trzeba też postawić chyba tutaj tego... Tą skrzynkę, no ej, czekaj, może jest jakieś lepsze miejsce na to wyjście, na tym... Mam pomysł. Wiesz co, łatwiej będzie postawić crafting. Pod niż... craftingiem, no. Łatwiej jest... Zdecydowanie. Zrobić tak. Okej, okay, super. Ty, ale to tam trzeba tą skrzynkę postawić, czekaj, na szybko, póki tego nie ma. To trzeba rozwalić. Dobra, skrzyneczka tutaj. Myk, dobra, nikt nie widział, okej. Dawaj, tutaj do środka. Hyś! Uciekamy tutaj bokiem i pokażę ci bazę, jest wybitna, jest moim zdaniem świetna, czekaj, bo tutaj nie mogę, o, jest idealne przejście, zapraszam tutaj za mną, ja bym tu oświetlił lekko, żeby tutaj, no, zdecydowanie, patrz, tu jest strasznie ciemno, myk, o, jedna pochodnia, a nie leci. nie widać tego, powiem ci szczerze, stary, ja co cię to kręcę. Tutaj jest, widzisz to? Ty, tutaj, a, tutaj, czekaj, wow, bo tutaj widać ten moje przejście, tak nie powinno być, czekaj, ja mam pomysł, bo ja mam trochę lodu. No. Nie mogę tam postawić, tu muszę tak dalej. Rzuć mi to trochę, albo dobra. Masz. Okej, to ja mógłbym coś tam spróbować poddymić. Czekaj, tutaj rozwalę, tu wiem dlaczego się, już, wiem już dlaczego nie mogę, dobra, zamurowane, jest git. Ekstra, a gdzie jest, teraz? Tu wam, dobra, tu chodź dalej. Idziemy i tu dalej. Wychodzimy. Wow, dobra. Patrz, widzisz to? Widzę. Jaka baza w ogóle, jest? Mocna. O, tu jest jego łóżko, to jest pod tym łóżkiem jego. Zaraz tutaj przyjdzie. O nie, zrobiłem drugi crafting! A, bo tamtego nie postawiłem. O kurde, nie odstawiłem tam craftingu, stary, w tym magazynie. Weź szybko. Myślisz, ale da się postawić. Mam nadzieję, że on tu nie przyjdzie teraz, czekaj, kurczę, nie, bo... Pokaż. Ej, dobra, da się, to jest naprawdę dobra kryjówka. To jest taka kryjówka, stary, mega, tylko trzeba na shiftie stać i na F5 wtedy sobie patrzysz tam. Najwięcej widać wtedy, tak, najwięcej wtedy widać. I widać idealnie drzwi. Albo wiesz, co byśmy zrobić, bo ja mam w sumie trochę materiałów, to moglibyśmy tutaj, zrobić coś takiego, że tutaj postawisz taką półpłyteczkę na środku. O kurde, no to też jest jakiś pomysł. Więcej. O, no. Patrz. O, i teraz widzisz... Nie widać w sumie więcej. No nie, chyba lepiej jest tak stanąć ci na F5, widać więcej, bo tak głową sam zasłaniasz. Nie no, jest git, jest git. On gdzieś polaz, stary, ale tylko... Co to ma być w ogóle za trollowanie go, że tu jakoś śmierdzi? Jest, co? Idzie! Zyku! Gdzie jesteś? Bo miałeś mi naprawić. Cicho, nie naprawiłeś, no! Cicho. Zyku! Nie odzywaj się. No. O nie, miałeś tu przyjść. O nie, stary, tam jest crafting nie postawiony. Weź, czekaj, weź to zamuruj najlepiej, może no, nie czekaj, wiem. idę tam, bo jako zauważysz, że tam jest jakaś półpłytka, to jesteśmy, to no, mamy Bzyku, problem. Gdzie ty jesteś? No kurde, no! Nie wiem, pojawić się, stary, co ty miałeś zrobić? Co ty miałeś dla niego zrobić? No, wiesz co... Nie, co on powiedział z poduszkiem? Ja, no, ej, co jest? Niedobrze. Czekaj, zamurowałem to. Ej, on poleciał gdzieś. Dobra, czekaj, idziemy zobaczyć, czy on zauważył tą bazę pod łóżkiem. Mam nadzieję, że nie, stary, bo jak zauważył, to jesteśmy spaleni. No, to jest dobra, dziwne, idziemy to ja... Idziemy tam szybko. Zyku! O nie, on dalej cię szuka, niedobre, stary. Niedobre. Musimy zrobić jakieś wyjście ewakuacyjne jeszcze stąd. Bzyku, gdzie ty jesteś? Nie chcę się z tobą bawić chowanego. Dobra, ja może... wyjście ewakuacyjne, tędy robisz? Jakoś plecami, no, czekaj, plecami. Ja myślę, że tu jest dobre. Tu, patrz, w ten bok polecimy. O, dobrze, masz jedwabny dotyk na tym? Nie, nie ja działa mam, to ja na mam, śnieg. Ja mam. Nie działa na śnieg jedwabny dotyk. Faktycznie. No. Dobra. Ej, ale mamy tu fajne, mamy tu spoko. Ale na lód działa. I patrz, teraz... Pyk. Ale czekaj, ja myślę, że można by było zrobić... tak? A. Coś takiego? Tu? Mhm. Oj, mamy teraz zamurowane to. Okej, okay, dobra. Tylko śniegiem, nie? Myk. Dobra. I w ten sposób można łatwo tutaj wychodzić stąd, nie? To jest dobra baza, to jest mega dobra baza. To tu trzeba jeszcze coś zmienić. Dobra, stary, ale tu teraz... Dobra, idź tam z nim pogadać, ja tu się jeszcze zobaczę. Właśnie, bo on już przyjdzie. O, matko, dobra. Ej, halo, Yeti, jestem już tutaj! Gdzie ty jesteś? Manko. W domku, w ogóle cię nie widziałem. Ale nie, bo wiesz co, bo ja po prostu... Jakby ci to powiedzieć, ja użyłem techniki... No, wypiłem sobie miksturę na niewidzialność. No, przepraszam cię, bo... Bo myślałem, że to jest miksturka na siłę, nie? I ja po prostu nie miałem siły dzisiaj, jestem słaby, jakiś taki, źle się czuję, dlatego chciałem wypić miksturę na siłę, ale na niewidzialność wypiłem. No ale to mogłeś powiedzieć chociaż, no przecież byłem cały czas. Ale już jestem, słuchaj, ja ci powiem tak, tutaj ten dom jest mega zabezpieczony, nikt cię nie słyszy, nikt cię nie widzi, wszystko jest pod kontrolą, więc jakby co, ja cię tutaj zostawiam, myślę, ja to już w sumie, wszystko jest wywietrzone, elegancko, pięknie postawiony dom. Nie ma tutaj, nie ma nic do ukrycia. Jakbyś coś chciał, możesz, wiesz, tutaj robić jakieś różne rzeczy. Ja w każdym razie lecę, spadam, a ty możesz się cieszyć pięknym, świeżym, odnowionym. Dobra, trzymaj się, ja lecę tutaj. Na razie. Dobra, Marek poszedł. Zostałem sam z Yeti, dobra, potrolujemy go jakoś. Czekajcie, musimy zrobić tak.
Bzyku, no miałeś klapa. Wyjść! I co jest? Nie ma mnie! Nie ma mnie tam! No jesteś, no co ty robisz? Specjalnie to zrobiłeś, gdzie ty jesteś? Dobra, no idę do tego igla. Co jest Yeti? Pokaż mi to. Co się dzieje? Tutaj, za tobą. No co, wiedziałem, że to ty! Co się stało? Jajco, zobacz, cały czas tak robiłeś. Nie, to nie było. Super, jeszcze dałeś niedziałającą klapę, która sama z siebie po prostu zamyka. Świetnie. Nie, to czekaj, rozwalimy ci tą klapę i wymienię na inną. Czekaj, już wymieniam, co to nie wiem. Jakieś duchy, to paranormalne aktywności masz tutaj w tym iglo. Jasne. Jeżeli tak dalej będzie, to słuchaj, będziesz musiał. Nie no, 10 diamentów mi będziesz musiał dać za to, żeby tutaj te duchy wygonić, no. Inaczej nie ma opcji. 10 diamentów, no wiesz, za wygonienie duchów z igla, bo jakieś duchy tu są. 10 diamentów za duchy? No tak, tylko że to ty je sprowadziłeś jakiegoś. Nie. Duchów, o czym ty mówisz? Yeti, to jakieś negatywne emocje. Nie iść tam na dół, tutaj niczego nie ma ciekawego. Aha. Tutaj bez sensu iść. Ja bym tutaj nie szedł. Ja cię tu zostawiam, Yeti. Zostawiam cię, Yeti. Ale nie rób sobie już takich żartów. Wydawało ci się tylko, jakby coś to krzycz, ale wydaje mi się, że tylko ci się wydaje. No dobra. Ej! Ty masz jakiś przycisk! Co? Jaki przycisk? Jaki przycisk? Jaki przycisk? Znowu to samo pszczoła, no. Ale o co ci chodzi? Przecież no nie wiem. Ty naprawdę, ty mnie teraz będziesz trollował specjalnie. Nie będę cię trollować, ale dobra, to chodź odprowadzisz mnie tutaj na przykład na zewnątrz, żebyś zobaczył. I faktycznie, jestem tutaj na zewnątrz i uciekam sobie stąd. Jak ktoś to krzycz, ale jeżeli jeszcze raz coś takiego się pojawi, to będziesz musiał mi zapłacić 10 diamentów, żeby te duchy wygonić, no bo inaczej to nie ma szans. No dobra. Dobra, widzisz, jestem na zewnątrz, dobra, to idź do środka, a ja tu pilnuję. Co za fajerwerki? Co, jakie fajerwerki? Ty. No nie słyszałeś? No ja nie słyszałem, bo mam cicho Minecrafta, ty. No fajerwerki! Co? Jak na iglo pewnie! Jak na iglo, nie, na żadnej. No słyszę fajerwerki, no słyszysz? Dlaczego ty zamocowałeś wyrzutny fajerwerek w moim iglo? Nie ma żadnej wyrzutny fajerwerek! Nie, no przecież nie chcę, proszę cię, przecież. Ja wiem, jak się buduje takie iglo. Słyszę, pszczoła, słyszę, no dlaczego ty to robisz? No co ja ci zrobiłem? Ja ci nie, ale Yeti, to nie ja jestem, naprawdę, to jakieś duchy muszą być. Mówię ci, 10 diamentów i ich nie mam. Nie. O nie. Dobra, widzowie, mam plan. Ja chciałbym wypełnić całe iglo śniegiem. To jest plan. Muszę sobie stąd pójść na chwilę i wypełnię całe iglo śniegiem. O, poszli akurat. Dobra, czekajcie, robimy to. Muszę się stąd wydostać. Jak teraz wyjść? Dobra, wychodzę tędy. Hop, tutaj szybko. Dobra, mamy mało czasu i masa śniegu, dobra. I on lubi ten śnieg, więc to będzie git. Dobra, tu wypełniamy to, po brzegi. Wykorzystuję cały śnieg, który mam, cały, calusieńki. Dobra, tu. Jeden za drugim, okej. Dobra, uwaga, wykorzystałem wszystko, chowamy się z powrotem i czekamy, aż tu wrócą. Dobra, idzie, bzyku. Ej, Yeti, zobacz, co tu się stało, masakra! Ja nie mogę, co się dzieje tutaj? Co jest? Duchy, patrz. Pszczoła, co ty zrobiłeś? No to nie byłem ja, ale naprawdę to nie byłem ja. No jasne, dosłownie chwilę mnie nie ma i ty nagle mi o tym mówisz, że tu jest śnieg. Ty cały czas mi robisz na złość, za Nie, ale Yeti, ja nie mam żadnego śniegu ze sobą, więc skąd ja miałem wziąć? Ja nie miałem śniegu. Wkurzasz mnie. Ja cały śnieg tobie oddaję, bo potrzebujesz na Yetowicach. No weź, dobra, trzeba to ogarnąć, weź to rozwal, no. Pomogę ci nawet to rozwalić. Wow, ej, co jest, ty? Ty widziałeś? Ty, to nie jestem ja nie mam fajerwerek przecież ze sobą. Pszczoła, co to jest? To nie jestem ja, to jakieś duchy są. Słuchaj, Yeti, no jedyna, jak można uratować te twoje iglo, no to 10 diamentów mi musisz dać, no i wiesz. I wtedy może uda mi się uratować to iglo. Jeszcze nie wszystko stracone, ale inaczej. Ale czemu ja mam ci płacić za to, że ty zrobiłeś coś w moim iglo źle? Ale ja nic złego, to ty jakieś złe duchy tutaj przyniosłeś. No i teraz... dam ci te 10 diamentów. O, dobra. I spokoj, będziesz mieć spokój. No i świetnie. Już naprawiam. Już naprawiam, ja ty i będzie wszystko dobra, w porządku. Dobra widzowie, ja wychodzę, ja już kończę, już spędziłem tutaj tyle, ile miałem. Ja wracam z powrotem na... Co ty robisz, jak mnie wystraszyłeś? Ej, dobra, szybko, bo mam 5 diamentów. Ale żeśmy zarobili, ja nie mogę. Za to... Ale no, mówię ci. Ale deal, uciekamy, stary, pogadamy na palionowie, bo tutaj to jest niebezpiecznie gadać teraz. Iść! Dawaj, wracamy z powrotem na palionową. Dobra, nie ma nas już tutaj. Nie ma, udało się. Challenge udany. Udało nam się strollować Yetiego.
Było git, było blisko, bo on prawie tam odkrył tą bazę, ale jednak kurczę się nie zorientował, ale więc jest dobrze. Dziękuję ci, Bzyku, za pomoc. Myślę, że możemy kiedyś jeszcze powtórzyć taką sytuację, bo widzę, że to jest niesamowity sposób na zarobek pieniędzy tutaj, bo jak tak, 10 diamentów zarobione. 10 diaksów na plus. No, myślę, że będziemy mogli oskubać jeszcze jednego nieraz na takie pieniążki. No, a tymczasem dziękuję wam, widzowie, bardzo za oglądanie. Udał się raz dzisiejszy challenge. Trzymajcie się. Pozdro. Pa, pa.